Dzień dobry, Agnieszka Sokołowska. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na nasz serwis informacyjny. Z udziałem przedstawicieli Robotniczego Związku Oświatowego z Danii odbyła się narada w sprawie powołania Centrum Kształcenia Dorosłych w Jeleniej Górze. W spotkaniu udział wzięli m.in. wojewoda jeleniogórski Jerzy Nalichowski, dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy Barbara Kołodziej-Wilczyńska i prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła. Spotkanie to zamykało pierwszy etap przygotowań. Trwają przygotowania do uroczystości poświęcenia sztandaru Zarządu Regionu NFZZ Solidarność, które odbędzie się w najbliższą niedzielę w Kościele Świętych Erasma i Pankracego w Jeleniej Górze o godzinie 13:15. Kurator oświaty w Jeleniej Górze Andrzej Szustak otrzymał medal pamiątkowy Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z siedzibą w Warszawie za działalność charytatywną prowadzoną na rzecz rozwoju oświaty w naszym województwie. Państwowy terenowy inspektor sanitarny informuje, że na terenie miasta stwierdzono pierwsze przypadki zatruć pokarmowych połeczków salmonelli spowodowane spożyciem surowego, niepasteryzowanego mleka i uzyskanych z niego przetworów. W związku z tym terenowy inspektor sanitarny przestrzega konsumentów przed kupowaniem artykułów mleczarskich niewiadomego pochodzenia. Szpital Wojewódzki w Budowie oraz Jeleniogórska Polfa są organizatorami drugiego sympozjum promocyjnego pod tytułem Diagnostyka laboratoryjna. Udział w nim wezmą diagnostycy z Dolnego Śląska, kierownicy laboratoriów mikrobiologicznych z całego kraju oraz kierownicy instytucji medycznych i naukowych. Jest to jeden z nielicznych przykładów współudziału przemysłu w promocji spotkań naukowych. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze, dawna zasadnicza szkoła handlowa, przygotowuje się do jubileuszu 30-lecia. Uroczystości połączone będą ze zjazdem absolwentów. Rozpocznie je uroczysta akademia w dniu 12 października bieżącego roku o godzinie 10 w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Komitet organizacyjny zaprasza wszystkich byłych wychowanków szkoły do wzięcia udziału w zjeździe. Całkowity koszt wynosi 300 tysięcy złotych, które wpłacić należy na konto specjalne placówki. Bank Zachodni numer 382-207-3346-131. Podaję jeszcze raz numer. Bank Zachodni 382-207-3346-131. Wrześniowe prezentacje dorobku członków Jeleniogórskiego Klubu Literackiego mają już 10-letnią tradycję. Kiedyś odbywały się w klubie Empik, obecnie przeniosły się do Teatru Zdrojowego. Wieczory z poezją gromadziły liczną publiczność, oprócz sympatyków klubu również sporo kuracjuszy. Obecnie klub literacki przygotowuje kolejny karkonoski plener literacki w dniach od 23 do 25 października z udziałem krytyków i literaturoznawców. Według materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego pod koniec sierpnia zarejestrowanych bezrobotnych w naszym województwie było 40 900 osób. W stosunku do miesiąca lipca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o prawie 30%. Znacznie gorzej jest z pracą, szanse na jej znalezienie są nadal bardzo trudne. Biura pracy w miesiącu sierpniu dysponowały tylko 353 ofertami, to znaczy, że jedna oferta przypadała na 116 osób. Około 160 zawodników z Polski, Niemiec, Czech, Łotwy i Ukrainy stanie na starcie karkonoskiego półmaratonu górskiego. Trasa licząca 21 km rozpoczyna się w okolicach domu wczasowego pod Zamczem w Podgórzynie i biec będzie przez Zachełmię, Przesiekę, Borowice do Karpacza. Już po raz drugi karkonoski półmaraton został zakwalifikowany jako jeden z biegów Pucharu Polski. Stał się również imprezą eliminacyjną do zawodów międzynarodowych. Organizatorzy, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jeleniej Górze oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki zapraszają biegaczy i kibiców w niedzielę, to jest 27 września o godzinie 11 na start do Podgórzyna. Półmaraton rozegrany będzie w 6 kategoriach wiekowych, osobno dla kobiet i mężczyzn. Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza młodzież o uzdolnieniach literackich i plastycznych do pracy w klubie dziennikarza, który będzie redagował międzyszkolną gazetkę uczniowską. Organizatorzy chcieliby, aby wszystkie jeleniogórskie szkoły były w nim zaprezentowane.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 września 90 roku o godzinie 16, a następne w każdy wtorek o godzinie 17 w klubie MDK przy ulicy Skłodowskiej 12. Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze uprzejmie zaprasza na Super Playback 3 dnia 3 października 92 roku o godzinie 10. Młodzieżowy Dom Kultury, Jelenia Góra, ulica 22 lipca 40. To adres, gdzie odbędzie się ta impreza. I to już była ostatnia informacja. Dziękuję Państwu za uwagę.